Najbliższe kilkanaście minut chciałbym Państwu zająć opowiastką na temat historii powstania pewnego ważnego dla mnie utworu. Nie ukrywam, wynika to z faktu, iż właśnie pracuję nad jego tłumaczeniem i że nie tego utworu wiąże się ściśle z dziedziną, w której jestem zawodowo czynny. Poza tym kierują mną pobudki nadermińskie. Liczę bowiem na to, że to, co dziś powiem, zachęci może kogoś do lektury tego utworu, może uda się lepiej niż z Moncada. Utwór ten to jeden z ostatnich, może nawet naprawdę ostatni z opublikowanych przez Salvadora Espriu Za życia. Jeden z ostatnich, gdyż po pogorszeniu się stanu jego zdrowia w drugiej połowie lat 70. opublikował on jeszcze tylko dwa nowe utwory, Un altra Federacis Plau i zbiór poezji Pera la Bona Gent. Natomiast ostatni, też tak można go kwalifikować, bo po pierwszym jego opublikowaniu tylko do tego utworu wracał Espriu jeszcze kilkukrotnie, a finalne poprawki wprowadzał pod koniec roku 1984, czyli tuż przed swoją śmiercią. Jeśli czytelnik przekroczy granicę, jaką jest dość enigmatyczny swojej poetyckości na pozór, słabo związany z treścią tytułu utworu Les Roques et le Mare Blau, czyli Skały i Morze, Błękit, to natychmiast zaczyna się czuć jak ryba w wodzie pośród postaci i tematów, na które się w nim natyka. Co więcej, to poczucie swojskości pogłębi się, jeśli przypadkiem jest, tak jak ja, filologiem klasycznym, przyjrzy się historii powstania tego zbioru krótkich utworów prozą i stwierdzi, że jego wydanie krytyczne, no tutaj mogę pokazać, różni się od większości wydań publikowanych dzisiaj utworów, a zadziwiająco przypomina wydania autorów jak najbardziej starożytnych. Odnotowywać w nim bowiem trzeba różniące się od siebie, choć najczęściej nieznacznie, różne lekcje tekstu, a nawet można byłoby skonstruować graf czy drzewo zależności pomiędzy wydaniami. A wszystko to dotyczy przecież nie powikłanych losów jakiegoś utworu sprzed 2000 lat, ale procesu powstawania utworu zmarłego przed 35 laty autora. Espriu zawsze poruszał się swobodnie w obszarze kultury grecko-rzymskiej. Orientował się znakomicie w kwestiach biblijnych, a dziedziną jego ulubioną, której wiedza jego daleko wykraczała poza zainteresowania dyletanta, była na przykład egiptologia. Przez groteskowy labirynt świata od lat 30., a dokładnie od roku 1935, prowadziła go, a z nim i nas, jego czytelników, ulubiona postać Espriu, mianowicie Ariadna. W utworze Ariadna Labyrinth Grotesque, która zaśpiewała jeszcze potem, pod koniec lat 40., głosem poetyckim, Les Cansons de Ariadna. W ujęciu dramatycznym ten świat pomagały mu zaś opisać Antygona i Fedra. Oba dramaty powstały pod koniec lat 30. Potem Espriu jakby zamilkł, jeśli chodzi o obszar klasyczny i dopiero po 20-letniej przerwie w latach 70. można mówić o wręcz powrocie do klasycznych źródeł. Otóż maj i czerwiec roku 1975 spędził Salvador Espriu, realizując prośbę, z jaką zwrócił się do niego wcześniej artysta plastyk, dokładnie rysownik i później malarz, César Estrany Gendre. A chodziło o skomentowanie, to znaczy dopisanie krótkich komentarzy prozą, takich kilku słów, do wykonanych przez niego rysunków o tematyce zaczerpniętej głównie z greckiej mitologii, które zamierzał wydać w formie albumu. Owocem tej propozycji, przyjętej przez Espriu, były 42 teksty, które w rok później, w maju w roku 1976, ukazały się w albumie sygnowanym przez Cezara Estrany, Dibuixos, Ambalgun Mot, Sobre Temes Classics. Fakt, że ktoś zwrócił się do Espriu z propozycją, która wiązana była z kulturą klasyczną, nikogo nie dziwi. Natomiast zastanawiające może być to, przynajmniej mnie zastanowiło, dlaczego Espriu tak chętnie, ochoczo wręcz, propozycję Cezara Estrany przyjął.
Dlatego wątpliwości mogłyby się pojawić. Mianowicie prowadził Espriu życie samotnika i długo, poza kilkoma wyjątkami, był raczej nieskorym do współpracy z innymi odludkiem, który stosunkowo rzadko wychodził poza swoje zainteresowania oraz krąg najbliższych znajomych, a tam dominowały kobiety. Mężczyzn było zawsze mniej i powiedziałbym, że jeśli się pojawiali, to w specyficznym kontekście. Czy to był wybór samego Espriu, czy też z czasem narzucona mu sytuacja, bo szczególnie w drugiej połowie życia starszy brat Salvadora, Giuseppe, który go u siebie zatrudnił, obok roli opiekuna przyjął też na siebie rolę filtra pomiędzy młodszym bratem poetą a światem zewnętrznym i zapewne mógł w jakiś sposób na te na kontakty, na ewentualne możliwość współpracy wpływać. Współpracę z innymi Espriu podejmował rzadko i była to długo współpraca o charakterze naukowo-literackim. Tutaj należałoby wspomnieć, mało kto o tym wie, bo to umyka, że razem z Enericiem Baguei Garriga uczestniczył w opracowaniu pierwszego tomu wydanej w języku hiszpańskim Historia generał, tak po hiszpańsku, generał. Ukazała się ta książka w roku 1943, a najbardziej znaną współpracą, no przedziwnym związkiem z drugiej strony, to była znajomość, współpraca z Bartomeu Rosseo Porcelem, który zmarł w roku 1938, tu odwróciłem kolejność. Jaki charakter miała, o ile ta pierwsza przy tworzeniu tej historii, no to była współpraca zawodowa czysto, o tyle ta druga, jaki miała charakter, same Estrio mówił o estreta relacjo, to dokładnie nie wiemy. Natomiast wiemy, że później tenże Bartomeu Rosseo Porcel miał krótki, ewidentnie homoerotyczny, pozostawał w krótkim, ewidentnie homoerotycznym związku z poetą Joanem Lacuną. I może to rzucać również pewne światło na jego stosunki z Espriu. Po drugie, do połowy lat 70. nie zdarzyło się, żeby Espriu przyjmował podobne, płynące spoza inne, płynące spoza kręgów naukowo-literackich, chciałoby się powiedzieć, interdyscyplinarne zamówienia. Dopiero wtedy, rok przed współpracą z wspomnianą z Estrań, Espriu podjął się zadania dość podobnego. Mianowicie współpracował przy wydanej w roku 1975 publikacji Formes y Paraules, która nosiła podtytuł Approximation à l'art d'appeler Sphenosa en homenage, gdzie jego wiersze i epigramy, ewidentnie poezja, towarzyszyły fotografią rzeźb wspomnianego rzeźbiarza. Po trzecie, Cezar Estrań, który urodził się w roku 1948, wspinaczkę na artystyczny Parnas rozpoczynał dopiero w drugiej połowie, czy w połowie lat 70. i był od Salvadora Espriu, wówczas pana po 60, przypominam, że Espriu to rocznik 1913, o 35 lat, czyli ponad pokolenie młodszy. A jego propozycja dotyczyła pierwszej, poważniejszej publikacji jego prac, chciałby się powiedzieć, jego debiutu na szerszej arenie. Jeśli zatem chodzi o dorobek i uznanie, to panu wyróżniło wszystko. Gdyby te trzy wątpliwości zestawić, to pierwsza odpowiedź, jaka przychodzi do głowy, to że przyjęcie współpracy z Estraniem mogło mieć jakieś drugie dno. Zwłaszcza, że w tomie, o którym mówię, Les Roques, będę skrótowo go określał, możemy znaleźć, możemy przeczytać tekst zatytułowany Ganymedes, napisany bardzo w duchu noweli Tomasza Manna Śmierć Wenecji, a właściwie nawet jeszcze bardziej w duchu ekranizacji, jakiej w początku lat 70. w roku 71. dokonał Luchino Visconti, który może sugerować, że Espriu mógł znać problem takiej platonicznej przynajmniej, może homoerotycznej, na pewno homoerotycznej fascynacji starszego twórcy młodym chłopcem czy mężczyzną z autopsji. To jest
teza, to znaczy wszelkie sugestie o jakimś ukrytym, skrywanym tak, homoseksualizmie Espriu są raczej odrzucane, w szczególności przez tę biografię, która się ukazała 7 lat temu, której autorem jest Auguste Pons. Ja nie chcę podjąć tego tematu, może i było to gdzieś leżało na dnie, natomiast sugeruję, że mógł, ale nie musiał tej przyczyny podejmować wcale z takich oto pobudek. Wiemy mianowicie, że Espriu był melomanem. Samym Les Roques kilkukrotnie spotkać można odwołania do muzyki, w szczególności operowej i symfonicznej, a pewne szczegóły, na przykład cytaty dosłowne z arii operowych, to cytaty w języku włoskim, sugerują, że tej muzyki słuchał często, zapewne nie tylko na żywo, ale również z płyt lub z radia. Wydaje się zatem rzeczą najzupełniej możliwą, że impuls, który skłonił go do podjęcia owego wyzwania, jakim było Les Roques, ale także i poprzedniego zestawu, tego związanego z poezją, związane z rzeźbami Apellesa Fenozy, mógł pochodzić właśnie stamtąd. Według mnie, to jest rzecz, której nie znalazłem nigdy, to jest właśnie główna propozycja tego mojego referatu. Do podjęcia współpracy z artystami plastykami, nie w jednym, ale w obu wspomnianych przypadkach, skłoniła Espriu muzyka. A dokładniej obecki z wystawy po rosyjsku Kartinki Swystawski Modesta Musorgskiego. Otóż niemal dokładnie 100 lat wcześniej, w roku 1874, ten rosyjski kompozytor zaprezentował cykl 10 fortepianowych miniatur, do których napisania zainspirowała go wystawa rysunków zorganizowana po śmierci jego przyjaciela Wiktora Hartmana. Utwór, mam na myśli cały cykl, na fortepian solo zyskał sobie później nieco na popularności wersji, którą na potrzeby orkiestry zinstrumentował Maurice Ravel. Ale przypadkiem, albo i nie przypadkiem, mogło chodzić o zbliżające się stulecie jego skomponowania. W początku lat 70. trafił on również do muzyki popularnej, a dokładniej rockowej. Stało się tak dzięki koncertowemu albumowi Pictures at the Exhibition, jaki brytyjska grupa Emerson, Lake & Palmer nagrała w marcu 1971 roku w ratuszu w Newcastle, a w listopadzie tego roku wydała wytwórnia Island. Nie mamy niestety żadnych dowodów, że w początkach lat 70. Espriu był, tak jak ja, miłośnikiem rocka progresywnego. Ale ogromna, wręcz zadziwiająca dzisiaj popularność albumu Emerson, Lake & Palmer na całym świecie, na liście Billboardu dotarł na trzecie miejsce, a w końcu mówimy o tylko wersji utworu symfonicznego, daje podstawy do przypuszczeń, że pojawił się on, a może nawet pojawiał relatywnie często, nawet w programach rozgłośni hiszpańskich w końcowej fazie epoki Franco, zwłaszcza, że muzyczny znak tego cyklu, charakterystyczny temat, promenada, pojawia się w nim kilkukrotnie i chciałoby się powiedzieć, wpada w ucho. Espriu mógł go zatem nawet przypadkiem usłyszeć. Cykl Musorgskiego nie należy może do utworów zbyt często grywanych w salach koncertowych, czy to wersji symfonicznej, czy fortepianowej, fortepianowej jeszcze rzadziej, ale pojawienie się wersji rockowej, wspomniana płyta, czy może rocznica spowodowały, i sam pamiętam to dobrze, falę wykonań symfonicznych tego cyklu nawet w Polsce. Choć nie dysponuję wiedzą na temat programów działalności sal koncertowych w Barcelonie po lat 70., to jestem przekonany, że przypadkowo usłyszane, czy to usłyszane przypadkowo, czy z wyboru, w sali koncertowej, czy w radio, utwór, który Espriu skojarzył z autorem oraz okolicznościami jego powstania, mógł go skłonić, i to może nawet dwukrotnie, do podjęcia podobnych jak Musorgski wyzwań. Tyle o powodach, dla których Espriu mógł propozycję Cezara Estrany przyjąć i zrealizować. Ale już podczas realizacji tejże propozycji na jaw wyszły dość głębokie rozbieżności pomiędzy obu twórcami, jeśli chodzi o rozumienie czy interpretowanie niektórych postaci czy tematów mitologicznych. A sytuacja była dla poety
podwójnie dyskomfortowa. To plastyk dokonał wyboru tematu, w określony sposób narysował i zatytułował swoje rysunki i narzucał w ten sposób Espriu swoją wizję. To on również zdecydował o czymś, co w cudzysłowie należałoby nazwać kompozycją, bo jak sam to Espriu to określił później, była dość kapryczna kolejność, w której ułożył swoje rysunki. Ślady owych rozbieżności pozostały i dają się dzisiaj, i to nie raz, odczytać w ostatecznej wersji zbioru. Espriu niejednokrotnie, czy to wyraźnie, czy w sposób zawalowany, dawał do zrozumienia, że on tylko werbalnie zilustrował rysunek. Przykładem, nie będę tu wchodził w szczegóły, jest na przykład dyskusja o różnicy pomiędzy sylenami a satyrami. Natomiast jakby takim szczytem rozbieżności, dowodem na szczyt rozbieżności jest tekst pod tytułem Pewna Amazonka, gdzie Espriu złośliwie zauważa, jest młoda, rysownik jeszcze jej nie okaleczył. Widać wyraźnie, że to oczywista dla Espriu etymologia słowa określająca lud kobiet wojowniczych, a Amazonka, etymologia tutaj na chwilę staje, która pochodzi od greckiego słowa mastos w wersji dialektalnej mazos, a to a z przodu to alfa privativum, które pozbawia znaczenia cały nowy wyraz, czyli dosłownie Amazonka to istota bez piersi, została przez rysownika pominięta lub co gorsza w ogóle nie miał o niej pojęcia. W kilku innych przypadkach już sam tytuł towarzyszącej rysunkowi prozy może sugerować, że Espriu zarzuca rysownikowi co najmniej brak precyzji. Amazonki, satyrowie, sylenowie i inne podobne twory nie były dla Greków i dla Espriu też nie, jedynie pewnymi typami, ale były bytami spersonalizowanymi. Posiadały własne imię, a bardzo często bardzo specyficzne atrybuty. Ich brak na rysunku prowokował pojawienie się w tekście pytań i dywagacji Espriu. Czasami w tekście dopisanym, a spora część tych dywagacji została później przez Espriu ujęta w takich dopiskach, ale będę jeszcze o tym mówił. W tekście towarzyszącym wspomnianej już Amazonce frustracja Espriu wydaje się osiąga taki poziom, że posuwa się on nawet do uwagi dotyczącej plastycznej kompozycji rysunku. Nie robił tego w innych przypadkach. Uwagi, którą można chyba rozumieć jako krytyczną. Cytat. Odważylibyśmy się jedynie doradzić, żeby nie podkreślać wysiłku Amazonki. Jeśli prawa jej stopa, która zawisła w powietrzu albo też niezbyt pewnie sparła się na ściółce, bez wątpienia wilgotnej oblasku dnia, potknie się lub pośliźnie, to obawiamy się bardzo, że papier się rozedrze. W innych przypadkach, na przykład Ares, Espriu zachowuje się dość dwuznacznie. Cytat. Teraz więc podziwiamy poprawny rysunek, który go przedstawia i my, subtelni hipokryci, odwracamy kartkę. Razem ze Espriu odwracamy tę kartkę, czy to z powodu jedynie poprawności rysunku w jego mniemaniu, czy też, i to nie jest wykluczone, z powodu nieskrywanej niechęci autora komentarza do postaci, którą kazano mu opisać. Wśród rysunków, które do Dibuixos wybrał Estrań, były jednak oczywiście takie, które się Espriu podobały, choć nie da się ostatecznie określić, czy ze względu na bliską jego sercu postać, czy temat, czy też z uwagi na sposób przedstawienia. Wspomnieć tu należy, czy przypomnieć ulubioną postać Espriu w ogóle, czyli Ariadnę albo Andromachę. Większość rysunków okrasił Espriu krótką narracją napisaną poetycką prozą. W licznych jednak przypadkach dały sobie znać o sobie jego ciągoty dramatyczne i aby odnieść się do tematu lub jego konkretnej realizacji plastycznej, użył dialogu, wręcz po prostu scenki rodem z dramatu, choć zazwyczaj ma ona wydźwięk humorystyczny, jeśli nie jeszcze bardziej komediowy. Te scenki dialogi, niekiedy pozorne, bo przechodzące w monologi, jeden z rozmówców
jednego z rozmówców zatyka, nie ma nic do powiedzenia wobec tego, co mówi drugi, rozgrywane są na przynajmniej dwóch poziomach. W niektórych, na Łzyka, Wieszczka, Pytyjska, postacie, na poziomie postaci przedstawionych na rysunku, to one rozmawiają, natomiast w innych przypadkach jest ich znacznie więcej. Dialog dotyczy obrazu, ale odbywa się poza nim, pomiędzy czytelnikiem, widzem, a tekstem pojawiają się prowadzący dialog komentatorzy. Chodzi o grupę postaci, które należą do kręgu niekoniecznie mitologicznego, do kręgu mitologicznego, ale niekoniecznie mitologii greckiej, a mianowicie pochodzą ze świata Cinery, prywatnego świata mitu samego Esprio. Najczęściej głos zabierają w nich, zwykle tocząc jakiś spór, dwa awatary samego Espriu, mianowicie niejaki Salom, który jest młodym, jest postacią młodego Espriu, oraz jego starsza kontynuacja, nachalny erudyta Pulcherius Trompeli. Towarzyszą im też dwie mocno leciwe i chętnie dzielące się bagażem swoich życiowych doświadczeń damy, Magdalena Blasi i Tekleta Marigo. W tekstach niektórych nie dość, że pojawia się dialog, to jest jeszcze to dialog w języku obcym, a nie katalońskim. Osobną kwestią byłoby tutaj, jak określił język kataloński w sam Espriu, ale to pomijam to zupełnie. Daje to Espriu okazję do zasugerowania odbiorcy nowego, zaskakującego sposobu rozumienia opisywanej osoby czy sytuacji mitologicznej. Jednym z najzabawniejszych pomysłów jest ten, jaki pojawia się w Wieszczce Pytyjskiej. Jak wiadomo, mam nadzieję, że wszystkim, odurzona dymem dyskusyjnego pochodzenia, bo czy to z głębi ziemi, czy po prostu jakichś narkotycznych ziół, Pytia wyrzucała z siebie niezrozumiałe dźwięki, słowa, które nadzorujący ją kapłan interpretował, a dokładniej wedle tradycji zamieniał na mniej czy bardziej sensowną odpowiedź w formie heksametru. U Espriu tłumaczy zagadnienie zagmatwanego języka i niejednoznaczności odpowiedzi Pyti jako rzecz niemal oczywistą, gdyż każe się jej wypowiadać w najbardziej niezrozumiałym języku świata, czyli po baskijsku. Rozbieżności owe, wspomniane, omawiane do tej pory, nie przeszkodziły, jak już mówiłem, w opublikowaniu Dibuixos Ambagun Mot sobre Temes Classic w maju 1976 roku, ale współpraca obu panów w tym momencie się zakończyła. Natomiast Espriu, którego to zlecenie jednak najwyraźniej wciągnęło, nie porzucił go, ale przetworzył już swój własny projekt, pomysł stworzenia cyklu krótkich tekstów o bliskiej jego sercu tematyce. Kontynuował go zresztą do samej śmierci. Tyle, że teraz nie był związany żadnymi ograniczeniami zewnętrznymi, nie musiał się ani naginać do narzuconej wizji plastycznej, a poza tym sam decydował o doborze postaci tematów, a także o układzie całości. Efektem kilkuletniej pracy było 58 nowych, drobnych tekstów, które Espriu połączył z tymi 42 powstałymi wcześniej dla Estrań, ale wszystkie uporządkował po swojemu. Ta nowa całość opublikowana została w listopadzie 1981 roku po długich dywagacjach nad interpunkcją w tytule. Ostatecznie zwyciężył przecinek, ale po Les Roques i El Mar w jednej z wersji był dwukropek, w jednej z wersji była kropka. Ostatecznie przemyślawszy rzecz dogłębie, Espriu wybrał przecinek. Oraz uzupełnianiu początkowo komentarzy do rysunków o dopiski, notes. Co ciekawe, wśród owych notes pojawiły się też trzy krótkie wiersze, jakby poetyckie odpryski powstałe przy okazji utworów pisanych prozą. Rzeczą zadziwiającą, tutaj jakby ja jako filolog klasyczny czuję się jak ryba w wodzie, było to, że po opublikowaniu już pod własnym nazwiskiem tego nowego zbioru, można było mówić wręcz o sukcesie wydawniczym, bo po 4 miesiącach potrzebny był dodruk, a drugie wydanie właściwie, Espriu nie uznał go za skończoną pracę i nie odłożył ad acta. Właściwie myślał o nim nieustannie, do niego powracał, dopracowywał i uzupełniał.
do końca życia. W niespełna dwa lata później, w połowie roku 1983, miał dodatkowe dopiski i uwagi, które dołączył do już istniejących. Nowa całość, tu jest ciekawostka, trafiła do dwóch wydawnictw jednocześnie. Nazwisko Espriu tak dobrze się sprzedawało, że dwa wydawnictwa, i Editions Del Mai i Editions Chantados chciały zarobić, ale ponieważ proces przygotowania obu wydań nie odbywał się w oparciu o jeden manuskrypt, a większość swoich uwag Espriu nanosił na poprzednim wydaniu Les Roques, i nie pracował nad nim jednocześnie, a jeszcze na dodatek miał już 70 lat, w obu wydaniach nie dokonywał identycznych poprawek, także Les Roques, wydawane odpowiednio w lutym w jednym z wydawnictw, a w marcu w drugim 1984 roku, w drobnych szczegółach różnią się między sobą. Co więcej, za życia Espriu w roku 1985 pojawiło się jeszcze jedno wydanie Les Roques, tym razem w dwujęzycznym tomie Obraz Completas Narrativa, w którym też zdążył on nanieść jeszcze drobne poprawki. I tak powstał zbiór, rozpoczął się od komentarzy do rysunków, od pracy zleconej, do którego moim zdaniem znakomicie pasowałby jeszcze podtytuł Mitologia dla dojrzałych, a właściwie to nawet mitologia dla przejrzałych. Pozwalam sobie na taką gierkę słowną, no nie przejrzałych jak gruszki, tylko takich, co przejrzeli na oczy dzięki Espriu, czy mają szansę na to. Nie znajdzie w nim czytelnik akademickiego czy popularnego wykładu mitologii greckiej, ale spotkać może obezwładniającą momentami poetycką, głęboko osobistą, bo napisaną przez człowieka świadomego upływu czasu, swej starości i nieuniknionej śmierci, wersję niektórych greckich mitów. Tylko wersję, gdyż strzępy odwiecznej treści w tkankę greckich mitów, nie tylko tych najczęściej przywoływanych, chciałbym się powiedzieć oklepanych, ale i tych z drugiego czy z trzeciego szeregu, ja szczególnie kocham tekst dotyczący Ate. Ilu z Państwa wie, kto to była Ate? Wplecione zostały refleksje stojącego już nad grobem Salvadora Espriu. I ten jego nowy, 100-odcinkowy serial, znany jako Les Roques y el Mar el Blau, służyć miał przygotowaniu nas na to, co zdarzy się na pewno. Dlatego ma kompozycję szalenie wyraźną i prostą. To opinia za Arturem Perry. Można ją w skrócie opisać. Zaczyna się od mitologicznych początków, a kończy na śmierć. Bo co ciekawe, ostatnim tekstem zarówno we wcześniejszych Dibuixos, jak i w finalnej wersji Les Roques jest ten sam tekst zatytułowany Pewien kapłan. Kapłan się i owszem w nim pojawia. Niekoniecznie grecki, a na dodatek w sytuacji dość specyficznej. Sam, podszyty śmiercią, bo kapłan chory jest na raka, prowadzi ceremonię pogrzebową. Ceremonię pogrzebową człowieka o imieniu Salom, Salvadora Espriu. Dziękuję.